Witam Was na moim kanale, czyli Franko Kurczak, Miłości Komunikacji Miejskiej i Komunikacja Miejska. Witamy. Dzisiaj sobie zagramy w TTG2. Dzisiaj przejdziemy, będę kierował linią autobusową chyba 154. Jakoś chyba tak się nazywała. Przejdziemy się tą linią. Na serwerze jest, widzę, że jest moderator Piotr. Tramwaj właśnie tu jest jakiś, o tramwaj mi uciekł. W sumie tramwaj jest niepotrzebny póki co. Dzisiaj przejdziemy się linią 154 w kierunku Grójeckiej. Nawet nie pamiętam, ile mam przystanków. Ile mam na przystanków. Nie wiem. Ale niestety będę musiał zrobić cięcia, ponieważ ten 154 nie zaczyna na Szczęśliwicach. Zaczyna na Szczęśliwickiej. Czyli będę musiał trochę dojechać autobusem, ale na szczęście jest linia, która umożliwa bezpośrednio w 3 minuty dojechać na Szczęśliwicką. Linia 184 w kierunku Szczęśliwickiej. A później się zmienię w 154 i pojadę na Grójecką. Więc przejdźmy do filmu. Dzisiaj myślę, przejdziemy się. Autobusem takim normalnym. Albo elektrykiem? Myślę. Zdecydowałem i przejdziemy się dzisiaj autobusem Solarisem Urbino, zwykłym, nie elektrycznym. Dlatego, ponieważ już były dwa filmy z elektrykiem i może na tym filmie, może na elektrykiem się przejdziemy. Więc teraz jadę linią 184 w kierunku Szczęśliwickiej, a później zmienię się w linię 154 w kierunku Grójeckiej. Więc będę robił cięcia takie małe. Przystanek numer 1. Otwieram drzwi. Zamykam drzwi. Następny przystanek. Jedziemy na następny przystanek. Czyli do Bosza, na żądanie. Następny przystanek do Bosza. Przystanek na żądanie. No i do Bosza. Przystanek do Bosza. Przystanek na żądanie. Następny przystanek Szczęśliwicka. Kolejny elektryk mijam, kolejnego elektryka, o dziwo. Dojeżdżam już. O, widzicie, jakiś autobus jest tutaj. O nie! Co trąbisz? Nie wiem, dlaczego ludzie trąbią. Jak nawet nic nie robię. Uwaga! Pokażę w środku, jak to wygląda też. Jak to wam pokazać, tak żebyście to widzieli? O, dobra. A, bo jeszcze nie podjechałem, nieważne. Nieważne, jeszcze nie podjechałem w ogóle. Przystanek
Szczęśliwicka. Dopiero teraz. Przystanek końcowy. Prosimy o opuszczenie pojazdu. Patrzcie, on mówi, prosimy o opuszczenie pojazdu, a ludzie biegają po autobusie. No po prostu mi... A dobra, by to chnięte. Koniec trasy. Zmieniamy się teraz w autobus 154. Ja póki co przejazd techniczny, bo idę na chwilę ze dwóch mam. Zaraz wracam. Jak widzicie, przejazd techniczny. I teraz będę zmieniał się na grójecką, czyli linią 154. Dzisiaj przejdziemy się przez przystanki Szczęśliwicka, Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Dickensa, Korotińskiego, Grójecka, PKP Rakowiec, no i Grójecka. Cały czas trwania ma trwać 8 minut i ma 8 przystanków. Dobra. Ale na początku to może podjedźmy sobie. Zawróćmy. Trzeba najpierw zawrócić. A tak wygląda środek po końcu trasy. Tak wygląda środek. Tak wygląda. Środeczek bez. Skończyłem trasę. Dobra. Jedziemy. La la la. Tutaj będzie zaraz można zawrócić, ale to dopiero zaraz tu będzie można zawrócić. No dalej się nie dało, widzowie, zrobić tego wyjazdu. Tutaj zjadę na chwilę na pobocze. I patrzcie! Tu jest technical stop, czyli techniczny stop, czyli przystanek techniczny będzie. Tu jest przystanek. I to się zatrzymała na przystanku technicznym. Zatrzymała się na przystanku technicznym, bo tu jest przystanek techniczny. I za chwilę postoję, bo przecież muszę mieć chwilę nad postoju. Przez chwileczkę, nie? Tutaj. Bo widzicie, tu jest przystanek techniczny. Technical stop. Dobra. Chwilę sobie postoję, mam tak z... No nie wiem, do tak dwie minutki postoję, myślę. Więc wyłączam silnik. Światła wyłączam. Zapowiedzi wyłączam póki co. Wyłączam wszystko. I zaraz wrócę. Znaczy zaraz będę wrócał, że chodzi mi... Że zaraz wrócę na Szczęśliwicką znowu. Czy wiecie, że widzowie, że nawet nie wiedziałem o tym, że to jest przystanek techniczny? Nawet nie wiedziałem, że to jest przystanek techniczny. No ale fajnie, że takie coś wymyślili. Szkoda, że nie zrobili takiego wielkiego napisu technika stop. Bo ciężko go zobaczyć. Dopiero... O, dobra, spokojnie, jeszcze mam. Minutka z postoju. Kierowca też musi trochę odpocząć, widzowie. Kierowca też musi odpocząć. Żeby wyjechał na trasę wypoczęty, nie? Nagrywa się wszystko fajnie. Już powoli będę odjeżdżał. A, no i nie powiedziałem wam dzisiejszego taboru. Dzisiaj tabór to 8367. 8367. To jest tabór nasz. No. No i co? Ja, no i dzisiaj jedziemy z Solarisem Urbino 18.
Dobra, no i powoli się zbieramy do odjazdu, nie? Powoli się zbieramy już. Więc... odpalam silnik. Światła na początku powinny być. Jeszcze wyłączę chwilę. I odjeżdżamy z powoli. Dobra, odjeżdżam z powoli. Zawracam. No i dobra. Koniec postoju, ogłaszam. I tak jeszcze na przystanku za chwilę postoję. Skręcam i jedziemy prosto. Koniec postoju, więc jedziemy. Zaraz odpalę się trasę, spokojnie widzę, zaraz odpalę trasę, tylko jeszcze chwilka, żeby sobie podjechał na przystanek chociaż. O, chłopak też jedzie jakiś chyba na postój techniczny. Dzisiaj jestem pełni energii, więc no jestem dzisiaj taki w dobrym humorze. W dobrym humorze jestem dzisiaj, widzę, więc no. Bo wczoraj miałem taki średni humor, a dzisiaj już miałem taki, dzisiaj już mam taki dobry. O, widzę, że autobus jakiś tutaj jest. Prawej. Tak, prawda? Prawej. Następny przystanek. The next stop is Szczęśliwicka. Dobra, i uwaga, będę nastawiał trasę. Podjadę na zatoczkę, czy na przystanek autobusowy podjadę i... Uwaga, przejazd techniczny jest napisany na tablicy, tak? Przejazd techniczny. Uwaga! 3, 4, 5. Przystanek Szczęśliwicka. No i dobra. Otwieram, czy odblokowałem drzwi? Czy ktoś może się ciepłym guzikiem otworzyć drzwi? Minutka postoju. I mogę odjeżdżać. No to dobra. Mogę już chyba odjeżdżać, nie? 12 godzina, czyli popołudnie. W końcu popołudnie odjeżdżamy. Następny przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Trochę głośne za głośne, widzowie. Trochę głośne za głośne. O nie, zapomniałem zrobić miniaturki. A co teraz zrobię? Na bitwę zrobię. Warszawskich. Buspas. Mamy. Ciekawe, czy dzisiaj mnie pech będzie prześladował ten, jak w tamtym jednym odcinku, czyli dwa przystanki przed pętlą, jakby mi się coś stanie, albo się, nie wiem,
wywrócę tym autobusem na bok, nie wiem. Zobaczymy, co czas przyniesie. Ej, w ogóle mam dzień mija. Niedzielny, tylko chyba środa. Tak, środa. Znaczy, bo ja to nagrywałam w niedzielę ogólnie. Ja to nagrywam w niedzielę, a wy to będziecie widzieć w środę. Więc no, jak wam mija środa? Czy tam wtorek? Nie wiem, wtorek albo środa. Jaki ci macie humor? Dobry, zły, normalny. Bo chętnie poczytam i no i przypinam serduszka. Skręcamy w prawo teraz. Kierunkowskaz. Jak widzicie, włączyłem, bo widzicie, miga. Światła. Dzisiaj będę przestrzegał przepisy akurat dzisiaj. W tym odcinku. Więc stoję. Na pasach. I czekam. I cały czas mam kierunkowskaz włączony oczywiście. Cały czas. Dobra, już. Jedziemy. Oj. Trochę laguje. Sorry, widzowie. Że trochę laguje. Trochę tnie. Ale nic nie zrobimy. Przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. I kierunkowskaz, że chcę tutaj zatrzymać się w przystanku. Wyłączam kierunkowskaz, odblokowuję drzwi. Wszyscy weszli? Wszyscy weszli. Odjeżdżam. W sensie włączę ten czasowy otwieranie drzwi, czyli że po prostu jak się zapomnę zamknąć drzwi, to się samo zamknę po czasie. O, ktoś nacisnął stop, bo jak w dolnym prawym rogu macie taki stop. No i znowu chcę się do tego odnieść. Znowu czy tylko... Bo widzowie, dużo razy nagrywałem różne filmiki, które mi nie wychodziły po prostu. No już czwarty raz mówię o tym, że to jest ten. A wy to widzicie dopiero pierwszy raz i jak o to będę mówił. Jakby, bo mi nie wyszło chyba 8 filmów wczoraj. Bo nagrywałem i mi nie wychodziło po prostu nagrywanie. Bo byłem za bardzo zmęczony, bo wczoraj nagrywałem o godzinie 7:40. A teraz nagrywam o 11:00. Nawet o 12:05 już nagrywam. No i jak mówię, w grze mówią gęsa. W grze mówią gęsa. W grze tak mówią. A w prawdziwym życiu mówią dickensa. No i chcę, żebyście ci twórcy, żebyście, a bardziej twórco lub twórcy, nie wiem, ile was tworzyło tą grę, albo może tylko Kryski tworzył tylko tą grę i nikt inny, nie wiem. Bo czasami tak jest, że ludzie się dobierają, żeby tworzyć grę. No i chciałem, żebyś twórco, twórcy zmienili tą zapowiedź na Dickensa, a nie Gęsa.
przystanek Kielce. O Jezu, znowu zapomniałem zrobić miniaturkę. Tu już teraz zrobię, widzę. Też ładnie muszę się wstawić na autobus. Uwaga! Oj. Już, czekajcie. Bo chciałam zrobić miniaturkę. Czekajcie chwilę. To ja może zamknę drzwi jeszcze. I zrobię jeszcze drugą miniaturkę. Bo ja zawsze sobie robię zdjęcia na telefonie i na tej... I rzucę ekran, zawsze robię dwa zdjęcia, jakby co. Korotińskiego teraz będzie. Następny przystanek Korotyńskiego. Teraz będę tak przybliżał, żebyście... O, widzieli? Jeszcze tylko... 3 przystanki zostały do pensji. Kamera filmowa, uwaga! Kamera filmowa. Dobra. Kierunkowskaz i skręcam. Przystanek Rotyńskiego. Dokupuję drzwi. O dziwo, jeszcze zdziwiony jestem. Bo chciałem powiedzieć, że jestem zdziwiony, bo jeszcze nie jest cały zapchany autobus. A właśnie się zapchał cały autobus. Właśnie jest 52 osoby na 52. Cały autobus jest załadowany. Już nie ma miejsca. Zawsze tutaj trzeba stać. Pamiętajcie, dzieci, żeby tu zawsze stać. Zawsze trzeba stać na pasach, żeby nie potrącić jakiegoś pieszego. Następny przystanek Krujecka. No i to... Kto jest? Ktoś jest pod moimi kołami i mi to denerwuje. Jakiś gracz. Nie wiem, jaki to jest gracz, a jaki to jest gracz. Jest pod moimi kołami. Wchodź mi tu, bo mi nerwy. Jeju! Teraz będzie Grecka, ale to jeszcze nie ostatni przystanek, widzowie. To jeszcze nie ostatni przystanek. Jeszcze będzie PKP Rakowiec i Grójecka dopiero. Czyli są dwie Grójeckie na całej trasie. A film już trwa 24 minuty. Długo bardzo. I dlaczego... Aha. No fajnie. Bo grać... Nieważne. Ale mnie zerwał ten nubek, znaczy ten bacon, bacon. Ale mnie zerwał, bo tylko bacon jest. W sumie ja też jestem baconem. Chodzi mi o skina oczywiście. Ale chyba wypadł z auta. Tak, wypadł z auta.
No i dobrze. Nagrywa się? Nagrywa się? Nagrywa się, okej, super. Bo ja tak naraz czasami będę patrzył, bo czasami się kropka znika i przestaje, jakby urywa mi nagranie. A niech się zrobi mi urwało nagrania w połowie trasy. No nie wyrobię, no dobra, w sumie to jest moja nieuwaga. Jak nie patrz, dobra, trudno. Otwieram drzwi. Dobra. Teraz chyba będzie mój ulubiony przystanek z tej trasy. Jeden z moich ulubionych. Bo drugi to Grójecka. Drugi ulubiony. Jeden. Następny przystanek PKP Rakowiec. Przystanek na żądanie. No. PKP będzie teraz Rakowiec. I ja to będę musiał zawrócić, widzowie. Ja to będę musiał zrobić takie kółeczko. Sami zobaczycie. Ja to będę musiał zawrócić. O nie, tutaj zawraca. Widzowie, tutaj będzie zawracać, bo tutaj będzie teraz przystanek PKP. Zaraz to będzie. Uwaga. Kręcamy. Dobra, teraz będzie PKP Rakowiec. I dużo osób zawsze siada na PKP. Przystanek PKP Rakowiec. Przystanek na żądanie. Na żądanie, czyli ktoś zamachał, widzę. No i cały zapakowany autobus. No i wszyscy jadą na pętlę autobusową. Jedziemy. Ulubiony przystanek, drugi mój ulubiony, to pani teraz. Następny przystanek, Grójecka. Jedzie. No i tu kończył trasę. Kończymy. Przystanek Grójecka. I koniec trasy. Kierunkowskaz. Jeszcze chcę tu skręcić. I uwaga. Włączam silnik. Przystanek końcowy. No i co? Skończyłem trasę. Jestem już tam Grójecka. No i powoli będziemy kończyć odcinek. Dzisiaj jechaliśmy, znowu jeszcze wam przypomnę, dzisiaj jechaliśmy numerkiem taborowym
8, 3, 6, 7. Jechaliśmy linią 154 w kierunku Grójeckiej. Dojechaliśmy na pętlę. A ja właśnie w tym momencie będę się zmieniał powoli na linię 154 w kierunku Szczęśliwickiej. Więc właśnie będę zmieniał. Zmieniłem. No i co? Dojadę na pętlę Szczęśliwicką. No i co? Widzimy się na Szczęśliwicach już. Zaraz się zobaczymy na Szczęśliwicach. I co? Odjeżdżam. Znaczy, ze mną się jeszcze ze mną się nie żegnacie. Zaraz jeszcze tu do was wrócę. Tylko z tym autobusem się żegnacie. Akurat. Co? Jestem już na Szczęśliwicach. O, właśnie dojechał jakiś autobus tutaj. Widzę. Zobaczcie. Autobus tu jest jakiś. O, na Szczęśliwicko nawet. Zobaczcie. Sobie. Stoi. O. Następny przystanek. Przystanek Szczęśliwice. Szczęśliwice. Tak wygląda od środka, więc dobra. Tutaj na Szczęśliwicach będę się z wami żegnał. Jestem na przystanku Szczęśliwice 04. Więc no, dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. I może nagram jeszcze jak będzie odjeżdżał ten autobus, więc no. Ale ja już nie będę się odzywał. Może zaraz odjedzie. A może nie. O, drugi autobus jakiś jeszcze podjechał jeszcze. Elektryk. O, centrum jakby się zmienił już. Ten też odjeżdża. Ten też już odjeżdża. Albo jeszcze nie odjeżdża. Tu mu otworzę jeszcze wszystkie drzwi. Wejdę jeszcze na chwilę do środka. Dobra, wychodzę z autobusu, bo on już odjeżdża. Jestem elektryczny, odjeżdżam. Elektryk odjeżdża z numerem taborowym 896. Co dobra. Jak odjeżdża autobus 521, to przyjeżdża kolejny autobus. Nie wiem jaki. Jakiś zebrał jakiś ruch nowy. Następny przystanek Szczęśliwice. Dobra. Przystanek Szczęśliwice. To już podjechał. Następny przystanek Szczęśliwice. Więc to dobra. Na tym pięknym akcencie autobusu hybrydowego. Jeśli chcecie nagrać, żebym nagrał autobus hybrydowy, to wbijcie dużo łapę w górę. O, jakiś autobus na przejeździe technicznym jest, widzicie? Jakiś autobus na przejeździe technicznym jest. Tutaj. O, teraz 521 zmienił się. Dobra, jeśli chcecie mieć taki, jeśli chcecie, żebym nagrał odcinek z właśnie takiego autobusu hybrydowego, który właśnie zniknął, albo się usunął, to dajcie dużo łapę w górę, a ja się z wami żegnam. Więc no, subujcie, lajkujcie, no i co? Do zobaczyska w następnych odcinkach. Pa, pa!